Wraz ze wzrastającym zagrożeniem zlodowacenia pojawił się wyraźny sygnał, że ludzkie plany eksploracji gwiazd muszą zostać wstrzymane. Wiele kolonii kosmicznych było zależnych w dużej mierze od ziemskich dostaw zapasów, części zamiennych i wykwalifikowanego personelu. W całym chaosie masowych przesiedleń w stronę równika źródła utrzymania były nikłe i trud było je nabyć. Wojny emigracyjne w końcu pochłonęły ogromne ilości ofiar. Państwa odarte z zasobów naturalnych zwróciły się ku przestrzeni kosmicznej, poszukując nowych źródeł. W zbrojnych konfliktach podbito wiele orbitalnych kolonii, a ognie walki rozszalały się także na Księżycu. Wiele z instalacji, które próbowały opowiedzieć się za jedną bądź drugą ze stron walczących na powierzchni, zostało najzwyczajniej w świecie zestrzelonych, niezależnie czy działały z dobrych intencji, czy by przeforsować swe własne intrygi. Instalacje księżycowe, choć relatywnie samowystarczalne, nigdy nie były w stanie zupełnie odciąć się od ziemskich wpływów, co wstrzymało ich rozwój na dłuższy okres zlodowacenia. Osady marsjańskie oraz te w pasie asteroid radziły sobie znacznie lepiej. Asteroidy stały się domem dla wielu małych, niezależnych społeczności, które z początku chełpiły się swym izolacjonizmem, lecz z czasem wytworzyły luźną konfederację kontrolującą handel między jej członkami oraz Marsem. Kontakt z Ziemią był ograniczony do minimum, choć zdarzało się, że grupa osadników uciekła z błękitnej planety, by założyć nowy dom na jednej z asteroid. Marsjańskie miasta najlepiej znosiły perturbacje ery zlodowacenia, jako że do końca XXIV wieku były już zupełnie samowystarczalne. Do czasu inwazji Stanów Północnej Ameryki na Centralną Amerykę w 2650 roku marsjański rząd zdał sobie sprawę, iż wielce ryzykowne byłoby wikłać się w spiralę nienawiści wojen emigracyjnych. Wiele ziemskich potęg widziało Marsa jako potencjalne ziemię do powtórnego podboju dla uciekającej populacji. Marsjanie zaś ambitnie zdecydowali, żeby nie powtórzyć ziemskich błędów, potrzebują nowej, ścisłej polityki współzawodnictwa i niezależności. Mars wybierał najznamienitsze ziemskie umysły i przyznawał im zielone karty imigracyjne, tak by doszczędnie ograbić ziemian z ludzi dających im nadzieję na przyszłość. Choć czerwonej planecie nieobce były konflikty w tamtym okresie, nie miały związku z wydarzeniami na Ziemi i Mars pozostał relatywnie spokojnym miejscem. Z historycznego punktu widzenia najważniejszym osiągnięciem marsjańskich ambicji ery zlodowacenia był pozaukładowy Gwiezdny Rekonesans, część programu mająca na celu odkryć nowe światy zdatne do kolonizacji, gdyby sytuacja na Ziemi nigdy się nie poprawiła. Program miał zapewnić ludzkości przyszłość i przetrwanie, oczywiście pod marsjańskim przywództwem. Podczas trzech wieków jego rozwoju, od 2690 do 2987, blisko 100 sond zostało wybudowanych w asteroidach, wyposażonych w silniki fuzyjne i nawigacyjne systemy, by zostać wysłanymi prędkością podświetlną. Sondy przyspieszono do 12% prędkości światła i wystrzelono w pusty bezkres, z nadzieją, że po dotarciu na wyznaczone odległości wypuszczą floty mniejszych zautomatyzowanych urządzeń badawczych, które przesyłać miały z powrotem informacje o znaleziskach za pośrednictwem sondy matki. Tylko 1/4 sond odpowiedziała. Resztę uznano za zaginione lub stwierdzono, że uległy usterkom. Jeszcze inne informowały, jakoby w pobliżu Układu Słonecznego nie było żadnych zdatnych do zasiedlenia planet. Choć ostatni model wysłanej sondy mógł osiągnąć aż 14% prędkości światła, na własnych zapasach paliwa i tym samym osiągnąć jeszcze dalsze systemy gwiezdne, program eksploracji został z czasem zarzucony. Niemniej jednak stworzono podwaliny pod projekt Argo, mający kiedyś przybliżyć ludzkości gwiazdy i umożliwić nam kolonizację.
lecz do jego wdrożenia musiało minąć jeszcze bardzo dużo czasu.